Cześć kochani, Marzenka wrzuciła na grupę fantastyczne zdjęcie swojego balkonu, więc postanowiłam, że zrobię to samo. Chciałam pokazać wam też to, co będę miała na kolację, także za chwilkę przejdziemy się do mojej kuchni, ale zacznijmy od tych cudowności, które mam tutaj. Zobaczcie. To już są kwitnące pomidory. Niektóre są już zawiązane. Wiecie co, ja was zdejmę ze statywu. A jeszcze jeżeli chodzi o wartości merytoryczne, to nie napisaliście mi, o czym chcecie kolejne live'y. Także koniecznie to skomentujcie pod tym filmikiem. Uwaga, odpinam was. O, dobra, super. Zobaczcie. Widzicie? Ktoś dołączył. Witam cię serdecznie. Jeszcze nie wiem kto. To jest mały pomidorek na moim balkonie. Pokażę wam jeszcze resztę. Widzicie, to jest pietruszka z takimi karbowanymi listkami. I to wszystko po prostu postawiliśmy na takim drewnianym stelażu. Tu jest lubczyk. Kojarzycie lubczyk? Jest fantastyczny do zupy mocy na przykład i do wszystkich zup na bazie mięsa. Nadaje taki delikatnie aromatyczno-ziołowy posmak. Jest świetny, jest też świetnym afrodyzjakiem. To jest chyba rozmaryn. Rozmarynu bardzo często używam do pieczonych warzyw. Robię taki sos z oliwy. Robię taki sos z oliwy i dodaję z oliwy i cytryny, dodaję tego rozmarynu. Cześć Moniczko! Cześć, cześć, słuchajcie. Marzenka zrobił, wrzuciła zdjęcia i Edytka też, więc chciałam się z wami podzielić moim tarasem. Ja nie wiem, czy wy możecie robić live'y. Może możecie, jak możecie, to róbcie, słuchajcie. Więc pokazuję wam, co mam na tarasie. To jest rozmaryn, ale słuchajcie, jeżeli pomyliłam rozmaryn z tymiankiem, to nie krzyczcie na mnie, bo zawsze je mylę. Co mam tu jeszcze ciekawego? Mogę wam pokazać tutaj. To jest... Teraz nie widzę, co wy widzicie. O, teraz. Słuchajcie, to są te pomidory. One są już naprawdę ogromne i te też, zobaczcie, mają już owoce, także są obłędne. A tutaj mamy hodowlę poziomek. I te poziomki naprawdę owocowały już w tym roku. Zabiorę was jeszcze... A, jeszcze bazylię chciałam wam pokazać, ale mam tu statyw, więc nie wiem, czy się zmieścimy. O, dobra, jest okej. A, mam paprykę! Zobaczcie. Mogę, przed chwilą wpadłam do domu. Popatrzcie, popatrzcie. Widzicie to? Ja to mam na balkonie. Czy to nie jest niesamowite? I czego, jak gdyby... Czego jeszcze chcieć od życia? Ja nie wiem. Zupełnie nie wiem. A, bazylię jeszcze wam pokażę. Tutaj rośnie sobie bazylia. Zobaczcie, jaka porządna. Jedna sekwencja bazylii nam umarła w tym roku. Wiecie co, chyba postawiliśmy ją na słońcu za szybko. Kto jeszcze jest? Kto jeszcze dołączył? Powiedzcie mi, nie przeszkadza, że tak trzęsę? Przechodzę do kuchni. Pokażę wam, co zrobiłam na kolację. Właściwie kolacja jest już gotowa. Jest strasznie ciepło i mimo, że mam taką lekką bluzeczkę, czekajcie, tak chyba jest lepiej. O. Że mam taką lekką bluzeczkę, to jednak jest bardzo ciepło. Dobra, uwaga. Coś zostawiłam na ogniu, widzę. Dobra, to teraz ja nie widzę, co wy widzicie, więc będę opowiadała, musicie się domyślać. Kupiłam na targowisku świeżą fasolkę, także jest sezon i koniecznie z tego korzystajcie, bo ona jest fantastycznym źródłem właściwie wszystkiego. Tutaj macie pokrojone pomidory z ogórkami i papryką. Do tego będzie pokrojona dymka. To jest góra od dymki. Jest sos zrobiony z oliwy. Z soku z cytryny. Z odrobiny octu jabłkowego i tam jeszcze wycisnęłam to się musztarda nazywa. Tak, dodałam musztardę. A zobaczcie, co mam w piekarniku. Czekajcie. Gorące. Zaraz coś wyciągnę. Czy się zobaczyła? Dobra. Już trochę widać, będę trzymać. Prażony słonecznik, ja go dodaję, prażone pestki słonecznika, prażone pestki dyni dodaję do sałatek. One fantastycznie przełamują smak sałatki warzywnej i sprawiają, że robi się taka krucha, tak, że masz tak coś na ząbek, więc to bardzo podnosi walory, jeżeli chodzi o jedzenie. Wiecie co, ja to wyjmę, bo to nie ma sensu. A powiedzcie, jak wam minął dzień? Nikt nic nie pisze. Czy ktoś mnie ogląda w ogóle? Może obejrzycie później. Przepraszam, ja tego lewa wam nie zapowiadałam, ale ja nie wiedziałam, czy uda mi się go zrobić. I tak się natchnęłam tym balkonem. Dobra, to jest jak gdyby danie kluczowe. Może to nie wygląda tak atrakcyjnie. Słuchajcie. O. Jakieś światło by się przydało. Myślę, że mamy tu światło. Dobra, jest. To jest danie kluczowe. Chyba widzicie dobrze.
I teraz zagadka, zagadka. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, co to jest. Ja powiem Wam, że w środku jest feta, jest papryczka, są ugotowane marchewki, jest usmażona cebulka. Ale co to jest? I to wszystko ugotowałam razem i potem rzuciłam na blachę i podpiekłam. Także jeżeli macie jakiś pomysł na to, co to jest, to piszcie. A osoba, która wygra, dostanie ode mnie pocztówkę. dobra. Słuchajcie, a tutaj jest pietruszka z marchewką upieczona właśnie w takiej zalewie oliwno-przyprawowej. Także taką będziemy mieli dzisiaj kolację. Wyjdę chyba na taraz, bo tam jest ładniej. Jest lepiej niż w domu. Gorąco. A, chciałam Wam powiedzieć, już wiem po co robiłam live'a, już pamiętam co chciałam Wam powiedzieć. O, już stoicie na statywie, już nie będę trzęsła. Nikt mi nie pisze, byście napisać co to mogło być, a ja Wam potem odpowiem. I to właściwie u nas się często pojawia. Cześć Andrzej, widzę, że Andrzej dołączył. Kto jeszcze jest? Słuchajcie, 7 osób mnie aż ogląda, ale nie wiem kto jest, tylko Monika się ujawniła. A, chciałam Wam powiedzieć, że jak jest tak bardzo, bardzo gorąco, to raczej unikajcie pieczywa i kanapek, dlatego frittata, pisze Natalia. No, próbujcie dalej, próbujcie. To jest coś zdrowego, od razu mówię, chociaż niektóre osoby by się przyczepiły do tej zdrowotności, ale moim zdaniem to jest dość zdrowa opcja. I faktycznie nie ma tam glutenu. Jeżeli chodzi o dni takie gorące, jesteście troszeczkę krzywo. Takie gorące, znowu będę gadała jak nakręcona dzisiaj do Was, koszmar. Jeżeli chodzi o takie gorące dni, to nie jedzcie kanapek, starajcie się nie jeść pieczywa. Ja wiem, że nie chce się jeść nic ciepłego, ale chodzi o to, że kanapki ciężko się trawi i kanapki, jeszcze pieczywo wchłania wodę z naszego przewodu pokarmowego i bo jest to potrzebne do stawienia, żeby to było w takiej płynnej postaci i w ten sposób odciąga, czyli jeszcze jak gdyby odwadnia Was. Cześć Andrzej, fajnie, że zauważyłeś. Ja nie wiem, czy wy dostajecie notyfikacje, jak ja idę na żywo? Nie wiem, jak to działa. Facebook jest dla mnie magiczną, nieogarniętą maszyną. Więc nie jedźcie kanapek. Wiem, że to jest najprostszy wybór i że nie chce Wam się jeść, ale dużo fajniej zadziała na Was na przykład taka sałatka warzywna, jak ja dzisiaj zrobiłam. Słuchajcie, to były 3 sekundy. Ja pokroiłam pomidory, pokroiłam paprykę, pokroiłam, co tam jeszcze w środku było? Ogórek. Podobno nie można go łączyć, ogórka i pomidora. Ale ja to często robię. I zalałam tym sosem. I to jest 3 sekundy, słuchajcie, 3 sekundy. Także pamiętajcie, żeby po prostu nie iść na łatwiznę i nie robić kanapek, tylko bardziej w stronę... Natalia pisze, że tak jest powiadomienie. Aha, no to bardzo miło, że przyszliście. Super. Coś jeszcze mądrego? Aha, czy macie jeszcze jakieś pomysły na to, co jest w piekarniku? Jak nie, to Wam powiem i już idę nakrywać do stołu. No to jest polenta, słuchajcie, czyli po prostu gdyby pochodna kukurydzy. Ja używam jej bardzo często dlatego, że bardzo szybko się robi i właśnie z dodatkiem usmażonej cebulki, dodatkiem trochę marchewki, trochę papryki, właściwie tego, co jest w lodówce, a moja lodówka nie jest dzisiaj zbyt pełna. Świetnie wychodzi, jest bardzo smaczna, a przede wszystkim naprawdę szybko dochodzi, tak więc jak mamy 5-10 minut, to spokojnie na polentę wystarcza. Dla tych osób, które nie zdążyły zobaczyć, które dołączyły później, ja nie wiem, kto jest. Słuchajcie, 7 osób jest. Czekajcie, jeszcze Was zdejmę ze statywu. O, jeszcze raz pokazuję moje pomidorki już. Proszę bardzo. No i tym miłym akcentem się z Wami żegnam. Obserwujcie grupę. Tam jakieś osoby się udzielają bardziej, a inne mniej. O, jest dobrze. Obserwujcie grupę, słuchajcie, bo niedługo będą mega ważne informacje. I jest tam taki post, chyba też Marzenki, która poleca bloga swojej koleżanki. Bardzo fajny blog. Jeżeli macie jakieś blogi swoje albo jakieś blogi do polecenia, właśnie takie prozdrowotne albo z przepisami, koniecznie wrzucajcie na grupę. Ja też chętnie poszerzę swoją blogosferową świadomość.